Szansa Polaków! Gol! Jest okazja, ale gol! Pojedziemy na Mistrzostwa Europy 2020. Zawsze przed dużymi mistrzostwami typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata zawsze mówiliśmy, że chcemy być w Polsce. To jest nasz dom, tu mamy naszych kibiców, w związku z tym zdecydowaliśmy, że ponownie chcemy być w Polsce. W Opalenicy mamy wszystko. Dobre boiska, dobry hotel, będziemy mieli obiekt na wyłączność. Wtedy, kiedy będziemy chcieli się komunikować z opinią publiczną, też będziemy dostępni i przede wszystkim też mamy naszych kibiców, którzy też będą mogli oglądać mecze, treningi naszej reprezentacji. Udało nam się w końcu przyciągnąć naszą reprezentację do naszego obiektu. No, było to takim naszym wezwaniem ostatecznym dla mnie, bo nie ukrywam, że miałem już Portugalię i inne drużyny europejskie jak Fulham, Vitesse, AEK Larnaka. Tam było kilka tych zespołów, co u nas było w hotelu. No i przekonali się do naszej jakości. Różne akcje tam prowadzimy, jak na przykład Talent Pro, gdzie byliśmy w tym ośrodku i naprawdę niczego nam nie brakowało. Wiemy, że teraz będzie tak samo. To jest obiekt sprawdzony, obiekt, w którym też była reprezentacja Portugalii. Przypomnijmy, w 2012 roku, w czasie Mistrzostw Europy, które były w Polsce. Więc wiemy tak naprawdę, jak dobry jest to obiekt i jak bardzo piłkarski jest to obiekt, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Hotel ma 108 pokoi na tą chwilę, posiada 5 wymiarowych boisk, do tego ma stadion, który z tyłu się znajduje. Także będziemy w Opalenicy i pewnie stamtąd wylecimy już na Mistrzostwa Europy.